Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kilka dni temu, kiedy byliśmy u kolegi Sebastiana, on był tylko sam, a dzisiaj gościmy, który jest teraz po lewej stronie, gościmy tutaj na wspólnym gołębniku w Kczersku MWG Kaszuby, jak on się teraz nazywa, kolegę Wojciecha Ziobroniewicza. Kolega Wojciech Ziobroniewicz, znowu z gołębnika MWG Mazury. Czyli widzimy wschodnia Polska, tam pod Grajewem, to dokładnie daleko. I tutaj kolega Sebastian, tutaj teraz Kaszuby, wcześniej MWG Czersk, ale łączy ich między innymi to, że tutaj akurat z placu, gdzie jechaliśmy, Wojtek widział, był jeden lot zorganizowany, no niestety to był troszeczkę gorszy lot, chyba Seba coś zaczarował. Tak, to te gołębie właśnie tutaj wtedy kolega Józek, kolega Wojtek, oni tutaj byli. Ja przeselekcjonował stado przynajmniej. Ale my oglądaliśmy odlot ich, nagrywaliśmy to, pokazywaliśmy. Natomiast dzisiaj jedziemy tutaj wspólnie z Wojciechem do Belgii, no i nie wypadało nie zatrzymać się tutaj u kolegi Sebastiana i go odwiedzić. A przy okazji tutaj mamy takie sobie Wojciech widział tutaj robione przez naszego tutaj kolegę z oddziału, kolegę Zenka, takie gołębie tutaj Sebastian je wykorzystuje jako nagrody dla hodowców, tak u ciebie? Znaczy tutaj na wspólnym gołębniku. Na wspólnym gołębniku. Zamiast może pucharów. Coś takiego też zrobimy, jak z tym panem Zenkiem się dogadamy. Nie jest problem, bo po prostu to są ręcznie wykonywane, to z drewna szlifowane i mówię, że tam alergii od tego ma i maskę muszę zakładać, ale po prostu może tam da radę wykonać. Tutaj. Zawsze coś tam musi udać, zobaczmy takie. Trzy pary do rozpłodu za pierwsze miejsca. A właśnie, i to będzie. Nie nic. Tutaj powiedzmy teraz tak, bo o Sebastiana gołębniku się ostatnio rozmawialiśmy. Sebastian mówił o szczegółach, a przy okazji Wojciech, ty powiedz, zapisanych masz całą obsadę? No ponad plan, bo planowane było 1200, mamy ponad 1500. Myślę, że część jeszcze tych hodowców odpadnie, bo jeden nie zapłaci, drugiemu żona zabierze kasę, trzeciemu zachorują, także pewnie tych... Coś zapomni może. Dokładnie, trochę tych gołębi. Jakieś są różne te sytuacje losowe, to nie mamy na nie wpływu. No różnie, dokładnie. Znaczy stan mamy na pewno, tak? Nawet myślę, że nawet jak zrezygnuje, jak 200 gołębi odpadnie, to i tak to, co zaplanowaliśmy, to na pewno będziemy mieli. Tam na Mazurach widzieliśmy, te gołębniki są takie bardzo duże. Tam jest też taka specyfika, że tam jest bardzo dużo też hodowców w okolicach. No to właśnie rozmawialiśmy, bo my tutaj borykamy z takimi kadrowymi, powiedzmy, problemami, że w oddziale Czerskim mamy teraz mało takich hodowców lotujących, prawda? 35-36 w ogóle w oddziale jest. No, to jest właśnie troszeczkę problem, stąd też jak się zamy tutaj też na mniejszą skalę musimy takie rzeczy robić. Wiadomo, że też liczymy na duże zakresy, żeby się z zagranicy, czy tutaj też z innych tutaj punktów w Polsce koledzy też zapisywali. No nic. A my teraz jedziemy tutaj właśnie z kolegą Wojciechem do Belgii, do kolegi Sylwestra. Do Sylwestra. Tutaj mówię, odwiedzamy Sebastiana po drodze, bo też chcemy przywieźć gołębie na kiermasz, bo na kiermaszu się też spotkamy. Sebastian też jakieś gołębie będzie miał młode? No postaram się, są dobrze zaobrączkowane. Mogę co znaczy dobrze powiedzieć? Zaobrączkowane? Znaczy, są zaobrączkowane świeżo, nie wiem jak za tydzień będą wyglądać. Rozumiem, no nie. Ale mamy też jeszcze kilka gołębi ze wspólnego gołębnika, prawda? Będzie czy nie? Tak, tak, tak. No niestety z gołębnikami to jest wspólnymi. Ja tylko powiem, że w zeszłym roku tam te kilkanaście gołębi też tam miałem. Na kiermaszu właśnie w Kalejniszy i praktycznie tutaj wszystkie się sprzedały i rodzice tych gołębi naprawdę wyśmienicie latały, bo to w większości były po gołębiach lotowych, ale też i po rozpłodowych. To rodzeństwo też, aż byłem zdziwiony, bo tu ktoś nabył gołębia, samica miała w tym roku 7 koficjent w B kategorii i była pierwszą lotniczką w oddziale. I ktoś podczas, syna tego, podczas czy dziecko, po dziecko tego gołębia nabył podczas tego kiermaszu. Nie? Ale kolega Jan Bochęciak to my miał lekszy numer. Może na kiermasz też weźmiemy może kilka gołębi. Tak, tak, oczywiście. Belgijski. No, bo będziemy właśnie po to jedziemy. Właśnie wezmę może kilka młodych, ale też kilka rodowodów przygotuję na takie gołębie, które ewentualnie mogę dostać. Talon, tak za tydzień, nie? No. Powiedzmy, nie? Bo będą takie... Ale ja do tego zmierzam, bo tam mówisz, że ten był po synie, ale tam... Ale tam więcej gołębi, praktycznie każdego gołębia, aż byłem zdziwiony, bo po takim czerwonym też wziąłem fajnym gołębiu, którego mam jeszcze od Andrzeja Prańkę. I sparowałem go z taką samicą z tej mojej 22-43, co super latała w maratonach, miała bardzo niskie koeficjenty. I też ktoś tam nabył tą czerwoną samiczkę prawdopodobnie tutaj, nie? A rodzeństwo z drugiego lęgu też mi wyśmienicie tutaj się spisywało w lotach, nie? Bo mieliśmy kolegę Sebastiana, te gołębie on o nich mówi, ale też tam był Jan Bochęciak, to Jan miał taką przygodę, że on tam też miał młodych gołębi, kilka właśnie tam w Galerii Szyplison w kwietniu. I trzy gołębie mu zostały w klatce, z czego jednego wziął, dał koledze Adrianowi Piwowarczykowi do MWG Dobczyce i to był taki, on se sam miał wybrać, zapłacił i okazał się zwycięzcą z lotu finałowego. Także... No tak to jest. Jak... Znaczy to ten go oplatał, był na lotach. Tak, on młody stamtąd, Jasiu go dał, tak mówi, aha, wyciągnął go z klatki, a masz na loty, zapłacił i 7000 zł, główna nagroda chyba, czy 8 w locie, kurde, od razu ten go mu wygrał. To my, zresztą u kolegi Adriana byliśmy na finale akurat wtedy. To widzieliśmy to. Dobrze, my będziemy pomału kończyć. Gratulujemy tu wszystkim i zapraszamy do
wspólnego świętowania takiego kiermaszu gołębi 23 marca w Galerii Szypilson w Katowicach. No, my wierzymy, że ta pogoda będzie lepsza, bo teraz póki co to mamy straszne tutaj. U nas nie wiem jak ty, Wojtek, gdzie wyjeżdżałeś w nocy, padało? U nas też padało, tak, tak. U nas też pada wczoraj, dzisiaj, kurczę, ale myślimy, że w ciągu tygodnia się troszeczkę już poprawi. Jeszcze przy okazji, Krzysiek, jak nagrywasz, to ja wszystkich serdecznie zapraszam na majówkę, bo to już się robi tradycją, hodowcy dzwonią, co prawda drugi sezon dopiero, ale też tylko będzie 3 maja, nie 1, ponieważ pierwszy wypada w środę, to tak było, tak nie halo, więc zrobiliśmy to w piątek. To było halo, tylko że jak zaczniesz w środę, czwartek, piątek, sobota, to nerki i wątroba mogą wyjść. Tak, dokładnie, także wszystkich serdecznie zapraszamy tam na teren gołębników do okupowania. Może nie będzie tak jak przygód w zeszłym roku, że kolega jeden to zgubił klucze i szukaliśmy się, skończyło wybijanie. Ale wszystko się później znalazło. Za kilka dni wszystko się znalazło. Ale za to było też fajnie, bo bardzo smaczne tam w tych okolicach, bo to są tereny, gdzie jest dużo łosi i pani, jak się nazywa? Tatar z Łosia. Pani Jola bardzo dobrze robiła to. Naprawdę polecamy tamte podlaskie frykasy. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Pozdrawiamy.